Hej, z tej strony Raven. Na pewno każdy z Was chociaż w małym stopniu kojarzy, czym jest anime. Jeśli nie, w dużym skrócie jest to japoński odpowiednik bajek czy też animacji. Charakteryzuje się ono nietypową kreską oraz często interesującą fabułą. Najprostszym przykładem, który chyba każdy z Was kojarzy, jest Pokémon. Od jakiegoś czasu wiele gier komputerowych nawiązuje współpracę z różnego rodzaju seriami anime, w tym również bardzo popularna strzelanka Fortnite, która nawiązała współpracę z Naruto. No i jak się również okazało, Dead by Daylight również nawiązał współpracę z bardzo popularnym anime o tematyce postapokaliptycznej, Attack on Titan. Już jakiś czas temu dostaliśmy wiele informacji na temat nadchodzącej współpracy, a w dzisiejszym filmie postaram się Wam przedstawić wszystko, co na ten temat obecnie wiemy. No i z góry uprzedzam, w filmie znajdują się zarówno sprawdzone informacje oraz przecieki, więc proszę nie bić mnie w komentarzach, jeśli coś okaże się być nieprawdą. Z góry dziękuję za wyrozumiałość, ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Pierwszy raz o współpracy Dead by Daylight z Attack on Titan usłyszeliśmy podczas rocznicowego streama. Devsi ogłosili, że planują wypuścić kolekcję inspirowaną postaciami z tego anime, przy czym podali konkretne postacie, które otrzymają skiny oraz pokazali kilka prac graficznych. Z tego co mówili można wywnioskować, że Dwight wcieli się w głównego bohatera oraz twarz Attack on Titan, Eriana Yeagara. Przy czym zaznaczyli, że skin będzie jedynie cosplayem. Jak mówi Xavier Echepare, dyrektor artystyczny Dead by Daylight, postacie nie zostaną odwzorowane idealnie, aby jednak Dwight pozostał Dwightem. Idąc dalej, Devsi przedstawili strój dla Zoriny Kassir, która wcieli się w równie charakterystyczną postać Hanji Zoe. No i na koniec przedstawili również ultrarzadki strój dla Oniego, którym będzie opancerzony tytan. Jest to jedynie część kosmetyków, która wejdzie do gry wraz z nadejściem Mid Chaptera 24.5, ale o reszcie powiemy sobie już za chwilę. Oprócz Dwighta, Zariny oraz Oniego, tematyczne stroje dostanie również 7 innych postaci. Niecałe 2 miesiące temu DBD Leaks opublikowało na swoim Twitterze posta, w którym wymieniło wszystkie postacie, które otrzymają nowe stroje. Z ocalałych są to Yui Kimura, Mac Thomas, Felix Richter, Kate Denson, Jake Park oraz Ace Visconti. Z zabójców natomiast jest to zjawa. Jak można zauważyć na zdjęciu, wszyscy ocalali, bez wyjątku, otrzymają bardzo rzadkie stroje. Zabójcy natomiast ultra rzadkie lub nawet legendarne. Dodatkowo, jako że będą to stroje licencyjne, można się spodziewać, że będą one dostępne jedynie za złociste mikrobiomy, co w sumie jest dość logiczne. A teraz omówimy sobie najnowsze info, jakie dostaliśmy od samego Behavior. W poniedziałek o godzinie 17 na swoim Twitterze opublikowali film, w którym przedstawili 5 charmów o tematyce Attack on Titan. Post został opisany zdaniem: odblokuj przypinkę kadeta korpsa, logując się do gry podczas publikacji Mid Chapteru. Co w zasadzie byłoby dość sensowne, gdyby nie fakt, że na filmie przedstawiono jeszcze 4 inne przypinki. A wiecie co Behavior opublikował wczoraj o godzinie 18? Dokładnie taki sam film, tylko tym razem przedstawiał on inną zawieszkę. Jak można się domyślić, opis również był inny. Przypinkę herbu zwiadowców można odblokować kupując 3 stroje z kolekcji Attack on Titan. Jak słusznie zauważyła społeczność, naprawdę oczekują od nas kupienia 3 strojów tylko po to, aby dostać bezużyteczną przypinkę? Osobiście jestem bardzo podjarany samym faktem współpracy oraz wypuszczenia zajebistych skinów, ale uważam, że takie naciąganie graczy na wydawanie pieniędzy trochę niekorzystnie wpływa na ich wizerunek. Ale cóż, to jest Behavior. A wy? Kupujecie jakiegoś skina z nowej kolekcji? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu czegoś po sobie, jeśli materiał Wam się spodobał. A ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.